Cześć. Dzisiaj wracamy do nowości. Anolon Executor V. Taki oto boksik, w którym mamy 4 boostery z Pokémon Go, Jumbo kartę. Dawno nie otwierałem nic, co ma Jumbo kartę, a uwielbiam. No, wiele osób uważa, że nie są fajne, że nic w nich nie ma fajnego, a mi się osobiście podobają. A wy lubicie jumbo karty? Zbieracie? Czy po prostu jest to dla was zbędny dodatek? Możecie napisać. Co mamy w środku? Jak to jest zapieczętowane? O, widzę, że tutaj takie fajne tło jest w całym boksie. No, jest dane tło. Postarali się z tym boksem. Jeżeli chodzi o grafikę boksów i ogólnie jak są teraz ostatnio boksy robione, to coraz mi to lepiej idzie, no. Ciach, ciach, ciach. Zabezpieczenie. Tutaj łapcie koda. No i jest nasza promka. No. Jeszcze raz przypomnę, że promki można dostać tylko w boksach, które są. Czyli na przykład tej promki, tej karty nie da się wyciągnąć normalnie z boostera, można dostać tylko w tym boksie. No, jest duża jumbo karta, bardzo fajna. No a tutaj są kodziki do Pokémon Go, ale je sobie akurat zostawię, ponieważ gram w Pokémon Go, jak najbardziej. Kody użyję. No i co? I mamy 4 boostery. Oby coś w nich było fajnego. No i plastik, którego się trzeba pozbyć. No, wszędzie jest ta sama grafika, więc nie ma co wybierać. Po prostu lecimy z tematem. No, jeszcze Pokémon Go nie rozpieścił mnie niczym fajnym, więc mam nadzieję, że tutaj coś fajnego dzisiaj trafię. No i mamy energia psychiczna, Pokestop, Kamerupt, Satu, Meltan, Charmander, Apom, Bulbasaur. Dobra, to już jedziemy tak starterami. Pidove, Snorlax na rewersie. Bardzo fajny ten narcik, podoba mi się. I Ptok, czyli nic. Kolejny, drugi boosterek. Ciach, 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 ciach. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy wodną energię. Za tu. I znowu Pokestop. No, powtarzają się karty. Slowbro. Spinarak. Swoją drogą jest to set, z którego chcę złożyć master seta. Nie ma też dużo kart w zestawie, bo 78, plus te wszystkie sekrety, rerki, nie wiadomo. No ale jest to do zrobienia na rewersie. Zapdos i Articuno. Da się to zrobić, da się te karty pozbierać. Bo już z tych większych setów, gdzie jest po 300 kart, odpuściłem sobie i nie zbieram pełnych setów, tylko te karty, które mi się najbardziej podobają. Ponieważ sety wychodzą za szybko. No, ledwo jeden otworzę ileś tam boosterów, tutaj już w zanadrzu wychodzi następne i następne. Po czym Holiday set. Właśnie takim setem, Holiday setem jest Pokémon Go. No ale chcę go uzbierać. Tak samo jak uzbierałem Master Seta z Celebrations. To z tego też bym chciał. Pupitar. I o, Conkeldurr V Full Arcie. Szkoda, że nie Alt, ale jest Full Art. To już jest jakiś traf. Turum! Cieszę się. I ostatni boosterek. Czy przebije tego Conkeldurra? Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. I przekładamy 4 karty.
i psychiczna energia, więc wszystko dzieje się niespodziewanie, gdy psychiczna energia wkracza do gry. Egg Incubator, Chansey, Magikarp, 400 candy, żeby ewoluować go w Pokémon Go. Kiedyś to, jak nie respił się ten Pokémon i miałem niski level, bardzo chciałem mieć Gyaradosa i nie wiem, chyba z pół roku zbierałem na niego candy. Eevee, słodziak, Numel, ale nie Ditto, i Raticate, i Lure Module na rewersie. I uwaga, będzie coś. Ostatnią kartą jest Tok Zabdos. No nic, no zabawa z Pokémon Go trwa. Jeszcze będzie wiele openingów z Pokémon Go u mnie, więc zapraszam na przyszłość, żeby ich nie przegapić. Możecie zostawić suba, jeżeli chcecie. Jeżeli wam się podobają filmiki, możecie zostawić lajka. Dzisiejsze trafy to Promka, Executor V i Conkeldurr V w Full Arcie. Dzięki. Cześć.